Odin is with us! Cześć, siemanko, z tej strony Mruk. Witam Was w piątym odcinku już z serii Zagrajmy w Assassin's Creed Valhalla. Jesteśmy to po spotkaniu z tą oto tutaj przemiłą panią, wdową w sumie, jak się dowiedzieliśmy z rozmowy. I ruszamy dalej poszukać tutaj to bogactwo. Znacznik ustawiony, także sprawdźmy, co to będzie. Podejrzewam, że to będzie coś do góry. Tutaj się łatwo dostaniemy i plan jest taki, aby tam wspiąć się w prawo i zeskoczyć. Nie, zejdź na dół. To chciałem zrobić. No, a dzięki temu odnaleźliśmy bogactwo ukryte za wodospadą. Ruda żelaza plus 14 skóry. Masz wystarczająco dużo materiałów rzemieślniczych, aby ulepszyć skrzynkę na prowiant. W sumie to by się przydało, no to zróbmy. Już w poprzednim odcinku kątem oka dostrzegłem to bogactwo, ale później jakoś mi to znikło z oczu. Nic z tego chyba więcej nie będzie, nie? Okej. To bogactwo mielibyśmy z głowy, skoro już tu jesteśmy. Jest to jakaś jeszcze jaskinia. To będzie jakaś skrytka czy coś. Sprawdźmy to. Skrytki mamy niedaleko.
chwila, teraz doktor... O, tu kolejna się nam pojawiła. A jednak to przejdziemy. Wejdziemy do góry. Okej, może spotkamy jakiegoś jelenia. Bo przypomnę, że musimy zdobyć 3 poroże bodajże. Teraz spójrzmy jeszcze na tę mapę. Nie, straż mnie ptaku. Palimy sobie pochodnie. Sprawdzimy, co tutaj jest. Nas tu zaraz przypadkiem je zaatakuje. If you come looking for bears, there are none living here. Not now. But I have a better proposition than a rousing hunt. If you are a true Drenger, a warrior with honor running like sunlight in your veins, then you may help me fulfill my destiny. Ciekawe, jakie przeznaczenie i kto to jest. Skoro już tu przyszliśmy, to pomożemy mu, nie? Notatka spisana drżącą ręką królu. Mam nadzieję, że moje słowa dościgną cię w Walhali. Ja pozostaję uwięziony w Midgardzie, jako jedyny z naszych wojów wróciłem do ojczyzny, ale bez ciebie to już nie to samo miejsce. I przy grzebalnym kurhanie bywa weselej. Już lepiej byłoby mi w Helhinie. Przysięgałem ci wierność na całe życie, więc teraz ześlij mi dobrą śmierć. Czyli co? On czeka na śmierć, tak? Na to wychodzi. Ale rozejrzyjmy się tu jeszcze, czy nic tu ciekawego nie ma. Niestety nie możemy chyba się wspiąć. No dobra. Skoro podejrzewam, mamy z nim walczyć, no to chyba to wskazuje. Sprawdźmy nasz ekwipunek.
tego toporu. Nie, tam nie. Topór, okej. Spróbujemy, nie? Zróbmy sobie też szybki zapis. Nie mogę, no dobra. Ryzykujmy, nie? You're a long way from any warm hearth, warrior. Is this where you call home? My name is Erik Loyalskull. The great King Ragnar Lothbrok named me such. When we fought tearing up the fields of England, we built families, overthrew kingdoms, sailed mountains, fought for whole seasons. Now he is gone. All of Norway laments the passing of King Ragnar. I cannot imagine the sorrow his warriors now feel. We are but six who remain. His most loyal, Drengir. Yet without his guiding light, his strength and vision, we are lost. It was in this cavern that I knew my life was tied to Ragnar's. We were young, hunting a bear, when we chanced upon this spot. He killed it with nothing but a knife. Leapt on its back, held tight. Writhing like a fly on a dragon, he stayed put. And it was done. Together we celebrated the kill, as if we had felled the beast together. That is when I knew I would live and die for this man. I did not die beside my lord in Ali's pit of snakes. But I can make amends. Fight me, warrior. Send me to meet him in Odin's hall. Okej, okay, po dostaniu mocnego wpierdolu od tego tutaj mościa, na razie musimy zrezygnować z tego pojedynku, gdyż jesteśmy za słabi. Załatwił mnie dosłownie 60 sekund. Nie mam tu na tą chwilę żadnych argumentów, dlatego jeszcze tu wrócimy. No to poczekaj, cierpliwie. Okej, wiemy, że tu czeka nas pojedynek. Jak jesteśmy blisko, jak to się dokładnie nazywa, zaraz zobaczymy. Sekretne wejście, blisko kolejnego sekretnego wejścia, dlatego... Udajmy się tam. Sprawdźmy, co tam jest ciekawego. Postać. Spróbujemy podejść. I think I found the comb. Wait. This is a jawbone. Ja, następny, który szuka grzebienia. Życzę powodzenia.
Gdzieś tu była chwilką ta ikona. Czyli pewnie niżej albo wyżej. Sprawdźmy tę jaskinię. Mam nadzieję, że tu nie będzie czekał nas kolejny jakiś typek chcący się z nami bić. Drinker's cave. If I go any further, I should be ready to engage in combat to the death. Czy to jest... Okej, czy to jest wejście z drugiej strony? Dobra. Eivor daje nam jasno do zrozumienia, że musimy tu wrócić później, będąc troszkę silniejszym. No ewidentnie brakuje tutaj tej minimapki. Może jelenia, jest jelonek. Nice. A my chcieliśmy poroże wziąć. Poroże wziąć. No jest jeleń. I co, udało się to poroże wziąć, czy nie? No chyba nie. Ruda żelaza, skóra. Czyli to było to, czego szukaliśmy? Chyba tak. Chyba tak.
Klatka dla ptaków. No nie mam jak zebrać tego poroża niestety. No dobra, sprawdźmy jeszcze tutaj to. Bo nie wiem, czy tu byliśmy, czy nie, czy to było z tym lunatykiem. Tu zejdzie, czy nie bardzo? Nie bardzo chcę. Udało się. Co my tu mamy? Opal, jakaś runa, srebro. Pusta szkatułka. Czyli nic specjalnego tu nie było. Czyli tu zostałoby nam tylko walka z tym ziomeczkiem tam. I teraz nie wiem, czy udajemy się tutaj jeszcze koło chaty walki, no to... Dobra, udajmy się jeszcze tutaj, potem wrócimy do miasta, pociągniemy troszkę fabuły. Zejdźmy tutaj. Co my tutaj mamy? Sorry, że was tak okradam, no ale...
Coś tutaj jest. Ale gdzie by to było? Coś jest, tak? Ładnie. Teraz tam wejść. Dlaczego po tym lodzie nie wchodzi? No zbóź się tego. Tak, ewidentnie tam to jest. Teraz co? Będziemy musieli się pewnie puścić, jak będziemy na tym. Świetnie to wyszło. Czyli bogactwa, tutaj to skóra i żelazo. Zapasy pełne. Mamy to z głowy? Myślę, że tak. No to ruszamy teraz do von Burga, ruszyć trochę fabułę. Jak stąd teraz bezpiecznie zejść? Wszystko to, co było tu do zebrania, taką mam bynajmniej nadzieję. Ruszajmy. Sorry, chłopaki. Jest tu sporo tych znajdziek do zbierania. Nie powiem, że nie. Ale dałem ciała. Bierzemy. No i dostajemy tylko skórę. Jak ja mam zebrać? Jakiś przedmiotem. Chyba nie tym. Nie, na pewno nie.
No dobra, ale jak te poroża mam zdobyć? Denerwuj się, gościu. Ja sam w strachu. Siemanko. Ptaszka, jak graliśmy, chyba, nie wiem, niby zaliczone, a tam, gdy piliśmy steklą bodajże, czego ona tam się nazywała, to tam nie mamy ptaszka, no dziwne. Co tu? Te porki nie mogę, dobra, idziemy do niej. They must be finished now. The king has called for his best mead, so the talks are concluded. It should be safe to enter. No to idź. I'm ready to face the thunder. We'll speak with the king now. Excellent, King Styrbjorn. I will take this proposal to my nephew. I believe he will see the wisdom in it. Good. It is all I can hope for. May the... May the winds favor your voyage, Guthormr. Eivor, come forward, and explain in plain words why you have willfully disobeyed my commands. Do you mock me? I do not mock you, King. I mean to embolden you against your enemies and your own poor judgment. You know nothing of my judgment. You know nothing of my plans and strategies. Sigurd would agree with me. My son might agree with you, but he would obey me. He knows his place. Not as well as he knows his father. Imagine you are harassed by an enemy with warriors that vastly outnumber your own. What profit does open war bring? Would it not be better to work quietly through diplomacy, gaining alliances? Waiting until the day our numbers outweigh our enemies and our victory is guaranteed. Do we have any allies to speak of? Or is that your excuse to do nothing? Your confidence blinds you to so much in plain sight, Eivor. Day and night I toil to forge ties with clans to the north. Very soon you will see the fruits of my efforts. Only then will you understand. Is that all? I'm at a loss with you, Eivor. When I took you in as my own, never did I imagine such disrespect from the child of Varin. Your father was a fine man. Just and loyal to me, he died bravely so that we might live. He died a coward, Lord. A fate I will not mirror. Why do you carry such a useless burden? Let it go! Think only of the days to come, of your future and the victories at hand. My honor has been stained. Until it's wiped clean, I want nothing else.
excuse to pick at that wound again. But if there is something that can chase these shadows from your thoughts... Co się dzieje? Sigurd has come! Down at the docks, his ship is here! Czyli wrócił nas przybrany brat. Ale z Sigurdem spotkamy się już w następnym odcinku, na którym was serdecznie zapraszam.